powracamy do korzeni. 3,5 godzinki na Glovo. Kurwa, jaki ruch, ja pierdolę. Bo ten Uber to... no nie podpisał się. A teraz zacząłem o godzinie 17.30 blok i punktualnie 17.30 wpadło mi pierwsze zamówienie z domu. Tak, można pracować. Podsumowując przygodę na Wolcie i na Uberku, to jeździłem za darmo, bo to co zarobiłem, to raczej pójdzie na opłaty. Teraz trzeba będzie nadrobić na tym Glovo, żeby coś na plus w tym miesiącu wyjść. Teraz mam 3,5 godzinki, no i poniedziałek, wtorek, środa po 4. Ja mam nadzieję, że to zamówienie to nie taki jednorazowy strzał, tylko coś popracujemy dzisiaj. A nie, że zrobię teraz, a potem będę jeździł znowu w kółko wokół rynku. Dałem dupy, bo mogę tam przez światła przejechać. No ale dobra, polecimy rondem. To jest ten nowy, duży Ben w Saska Blue. Jedziemy z tym na Lipską. Dziary, Glovo 619. Do widzenia. Tyle razy mówiłem, że już nie kupię jakichś podejrzanych rzeczy na internecie. W sensie, że żadnych używanych, żadnych powystawowych, żadnych ściągniętych z nowego roweru. No a znowu to zrobiłem. I zrobiłem to z tymi zasranymi oponami. Kupiłem je nie jako, kupiłem jako nowe. Tylko że ściągnięte z nowego roweru. No faktycznie wyglądały jak nówki. Ale mają bicie. Myślałem, że to koło jest podcentrowane, rozcentrowane. No ale dzisiaj się jej przyglądałem z boku i ma jakieś wybulwienie. Jedna jak i druga. No i teraz ja nie wiem co mam z tym zrobić. Bo już jednak ze 100 km na tym zrobiłem. No i tak średnio ze zwrotem tego. Wspaniale. Winda nieczynna z powodu konserwacji. Pięknie. Akurat dzisiaj konserwacja windy. Dzięki, do widzenia. Jemu się tak chce na tej manecie jechać bez pedałowania. Nie pojmuję tego. A już nie wspomnę o tym kapturze na łbie i tej kurtce. Ja najchętniej to bym tu w majtach zadupcał. Tak jest gorąco. 20 stopni pokazuje. Na tym liczniczku on sobie lubi zaniżyć.
Willy. Aha. Tu będzie ludzi pewnie pełno. Magnes. Już kiedyś o tym mówiłem. Czekaj, czy zamknęli tą rowerową? Nie. Jeszcze nie. Ciekawe, kiedy te mają zamiar to robić. Ej, uważaj. Uwaga, halo. Proszę. W tym KFC to i tak pewnie trzeba będzie sobie chwilkę zaczekać na to zamówienie. Pierdolę. Tutaj będzie do odbioru gotówka. 48 zł, klient płaci 50. Proszę. Nie, człowieku, jak się nie odezwiesz, to do zamknięcia byś tu stało. Oni by się nie zainteresowali, żeby tu się podejść, zapytać o numer czy coś. Jebka. KFC. No nie to samo co McDonald's. Ale nie narzekam, cieszę się, że w ogóle jakiekolwiek zamówienie mam. Tam na samym końcu powinien być zjazd. No jest. Dzięki ziomuś. Gdyby nie ty, to bym dalej wyjeżdżał od dupy strony, że tak to powiem. Nie pamiętam jaki masz nick, ale dzięki. Jest gdzieś tu po prawej stronie. Chill Beauty. Czyli nie mieszkanie. Chill Beauty. Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę. Zbieram i spadam. To widzę. Jeszcze debila? No nie, ja jestem nie do podziewania. Mam nadzieję, że piątki mi tam nie poleciały. Tylko jak coś to... Drobniaczki. Floriańska. McDonald's. Się robi. Tego psa chyba woła, tylko on taki niskopienny, że go trawa przykrywa. To co, nie? Jego nie widzi. Wróbel wypierdala, już ci powiedziałem kiedyś. Nie wlatuj mi pod koło. Thank you.
taki krakowski misiek z Zakopanego. Jest jakiś hotel tutaj, ta? Co? Indigo. Jest to. Kręcę aferę, że nie widzę, żeby zeszła na dół, a ja pojebałem adres. Aha, sorry. Dziękuję. Do widzenia. Jest kolejna, trochę dłuższa, to fajnie. Z KFC na Floriańskiej. I znów poczekamy sobie trochę na odbiór. Wątpię, żeby było gotowe, ale mam porównanie z Voltem. Z Voltem, jak chodziłem do KFC, to zamówienie praktycznie było już gotowe. A w Globo się czeka. Nieraz i po 15 minut czekałem w KFC, żeby mi wydali. Pusto. Dzień dobry. Ja mam Globo 601. Potwierdzone, dzięki. O, jest żaba. A jakby tak sobie skrócić i w tunel się wbić? O, jakby co ta pompka na Mogilskim działa, Dexter. Bo wszędzie sprawdzasz, widzę. Ktoś pompuje i chyba idzie ciśnienie w górę. Dziękuję, do widzenia. Tomerek, Biedronka, Szlak. No i właśnie to jest to, jak nie ma normalnych zamówień, to to Globo cię poratuje Biedroną. Może i będzie cięższe. Może i będziesz czekał te 12 minut. Ale jakiś pieniążek padnie. Gotowe za 13 minut. Gdzie ja mam z tym jechać? Nie powiedzieli. Dlaczego nie powiedzieli? Zawsze mówili. Mówili nawet... Jak jeszcze zamówienia nie robili, to już mówili, gdzie będę jechać. Nie no, zamówienie zajebiste. Dwa razy sok Hortex jabłkowy. I dwa razy Monsterek mango. Jakaś taka przybliżona lokalizacja jest. Piasek Północ. Gotowe jest chyba. No. To lecimy. No jestem dumna. 0,95. Jakiś Monsterek tam jest chyba, jest sok. 0,95, no. A gdzie jest 22? 22. A 22.
chuja, nie tu. Chyba, że tutaj muszę do Zbieskiej Dwójki wejść. Ja pierdolę. Ciężko kurwa napisać. Może być na trzecim piętrze 41, jak to jest 48 już na parterze. Ja pierdolę. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jest kolejne. Krupnicza. Kawa? Chińczyk. Aha, ja miałem kamerę wyłączoną. Cholera, jak się nagrało. Odebrałem zamówienie z tego Chińczyka na Krupniczej. To już jestem za połową drogi do klienta. Na Chopina. Coś mi dziwnie koło na zakręcie tam przedtem uciekło. Myślałem, że przebiłem. To tylko luźna kostka brukowa. $5,250 netto kierowca autobusu. Taki gość to powinien zarabiać te $7,200 netto chyba, nie brutto. Taka kurwa odpowiedzialność, punktualność w robocie. Dzięki, do widzenia. $0,56 lewo. Potwierdzone, dziękuję. Sol na jeden, jedziemy do domu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Akita ramen z Węgłowej. Podwójne mam z Akity. Mam nadzieję, że nie w jakieś dzikie miejsce, bo mam lampkę na wyczerpaniu. Zapomniałem sobie ją podłączyć do ładowania. Nie, ale wydaje mi się, że to już jest pora, żeby latarnię włączyć. To jest kurwa. Ciemno jak w dupie, a lampka mam słabą. Dzień dobry. Może jakiegoś kosmicznego zarobku nie będę miał, ale... Zawsze to już jest jakiś zarobek.
Także nie ma możliwości, że mnie. Jeździł na jakimś Uberze czy na Wolcie. Jedyne, kiedy mógłbym taki test jeszcze spróbować zrobić, to jesień, zima może. A wtedy nie wiem, czy nie byłoby mi szkoda tej dniówki, jak na głowę mogę 2,5 paki zarobić, nie? Podejrzewam, że na elektryku to nawet i pod 3. Glovo? Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. I druga dostawa na Twardowskiego. To praktycznie jestem na miejscu. Trzecie piętro. Dzień dobry. Wyłączyło się nagrywanie. Ona się musi przegrzewać, bo z Brackiej pod dom. To mi się podoba. Dobra. Chwilkę będzie trzeba poczekać, prawda? A to mniej więcej ile? Godzinę. Chwilę? Godzinę, bo zostały zamówione rzeczy, które po prostu muszą się wybrać. No dobra, to ja to odwołam też przyjdzie inne. Dzięki. Nagrało się to? Mam nadzieję, że tak. Ja właśnie usłyszałem to, ja nie wierzę. Kurwa jebany bot. Skurwysyn. Kurwa nie wierzę w to. Dostałem zamówienie z Biedronki customerek. I zamiast jechać w stronę domu, to jadę w stronę Krowoczy, czyli parę kilometrów dalej od domu. Już chuj, że jest 20:30, a ja mam grafik ustawiony do 21:00. Więc teraz customerek z 10 minut, później zamówienie będzie robione z 12 minut. Czyli na jeden ciul wyjdzie, co bym tam czekał. Tak, ale miała taką bardzo ładną kupę i taka niewielka była. Takie najlepsze, nie? Dobra, nie żartuję, bo ja nie wiem, czy moja nie ogląda tych filmów. Jak ogląda, to będzie pierdol. 762. O, patrzcie się, jaka fura. Kurwisin. Mają rozmach. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia.